W czwartym rozdziale mojego kursu opowiem Ci o konfiguracji personalizacji systemu pod kątem jakichś własnych ustawień, zmiany od najprostszych elementów, a skończywszy na dość zaawansowanych elementach. Skoro od prostych, to zaczniemy od najprostszej z możliwych rzeczy, czyli zmiana pulpitu, zmiana tła pulpitu. I mogę to przeprowadzić na kilka różnych sposobów, podobnie jak w każdym systemie Linux, również w Ubuntu, w zależności od tego, co chcę zrobić, mogę do tego dojść na różne sposoby. Najprostszy sposób to po prostu kliknąć prawym klawiszem myszy na pulpicie i zmień tło pulpitu. Mogę również bez problemu wybrać odpowiednią zakładkę. Ja na razie włączyłem właśnie prawy klawisz, widzę wygląd, jednak spróbuję wywołać tą funkcję w inny sposób. Przechodząc tutaj do koła zębatego i tu również mam ustawienia systemu. U samej góry mam wygląd. Wybierając wygląd, przechodzę dokładnie do tej samej zakładki, którą wywołałem za pomocą prawego klawisza myszy. Ok. I oczywiście mogę wybrać z tapet, które już są dostępne. Mogę wybrać gdzieś z katalogu obrazów, jeżeli mam w katalogu obrazy jakikolwiek obrazek, to mogę go oczywiście dopasować, mogę również zastosować jakieś kolory, jakieś gradienty. No, oczywiście, gradienty mogą wyglądać w ten sposób. Ja może przesunę na razie to okno na drugi monitor. Tu oczywiście bez najmniejszego problemu następuje zmiana. W zależności od tego, ile masz zainstalowanych tych gradientów, tyle możesz ich dopasować. Ja pozostanę jednak przy zmianie, oczywiście, tła pulpitu na tapety i wybiorę może jakąś, powiedzmy, bardziej interesującą tapetę, niż tą, którą używałem do tej pory. Powiedzmy, niech to będzie na przykład ta niebieska. Dodatkowo mogę ustalić jeszcze odpowiedni motyw. Może być ten motyw znacznie bardziej kontrastowy, o wyższym kontraście. Zauważ, zmienia się wtedy okno, z wygląda faktycznie te napisy, te podświetlenia są mocno kontrastowe w porównaniu do poprzedniego. Mogę wybrać również radian, który jest takim pośrednim, nie jest aż tak mocno kontrastowy. Troszeczkę zmienia się wygląd poszczególnych ustawień. To oczywiście możemy w dowolny sposób sterować. Zauważ jednak, że istnieje jeszcze dość ciekawy pasek, suwak. Rozmiar ikon panelu uruchamiania. Otóż tutaj w dowolny sposób przesuwając ten suwak, mogę zmieniać wygląd tych poszczególnych Ikon mogę po prostu dopasować do rozmiaru swojego monitora. Jeżeli się okazuje, że mam monitor, powiedzmy, o jakiejś niskiej rozdzielczości, czy wprost przeciwnie, o wysokiej, to w zależności od tego, czy będzie właśnie ta niska rozdzielczość, czy wysoka, mogę w dowolny sposób dopasować sobie wielkość tych ikon panelu uruchamiania. Uważam, że jest to bardzo wygodne, ponieważ w łatwy sposób mogę później odszukać odpowiednie ikony, dopasować to do swoich indywidualnych potrzeb. Ostatnia rzecz, którą mogę zmienić również, to zachowanie. Zauważ, że w tej chwili pasek, lewy pasek launcher jest cały czas widoczny, jednak mogę w każdej chwili włączyć jego ukrywanie. Podobnie jak wygląda to w przypadku systemu Microsoft Windows. I teraz po prostu najeżdżając wskaźnikiem myszy, w każdej chwili go wywołuję. Tu oczywiście jest od razu położenie obszaru przywoływania tego launchera. Czy ma być to lewa krawędź, czy lewy górny ruch, mogę to w każdej chwili sobie zmienić. Mogę również sterować czułością. Może być niska, wysoka, oczywiście. W dowolne ustawienie, zauważ jednak, że wszystkie zmiany, nie muszę ich w tej chwili zatwierdzać, wystarczy, że tylko coś włączę, wyłączę, a już te zmiany się odbywają i to wszystko dzieje się w trybie rzeczywistym. Oczywiście, kolejna rzecz, którą mogę zrobić, a ja może wyłączę, to przywoływanie paska. Kolejna rzecz, którą mogę włączyć, to włączenie obszarów roboczych. Mówiłem już o tych obszarach roboczych, w każdej chwili one mogą być włączone, może być dodanie ikony wyświetlania pulpitu do panelu uruchamiania. Zauważ, że tylko włączyłem. O, obszary robocze, od razu pojawiła się odpowiednia ikona po lewej stronie, czyli w tym pionowym pasku w launcherze. Ja może to jednak wyłączę. Oczywiście w każdej chwili możesz przywrócić ustawienia domyślne, czyli te ustawienia, które są zainstalowane na starcie Twojego systemu, jeżeli gdzieś zapędzisz się w jakiś powiedzmy kozi róg, nie bardzo wiesz jak potem wrócić do odpowiednich ustawień, to po prostu przywróć ustawienia domyślne i przywrócenie ustawień domyślnych powoduje wyłączenie wszystkich zmian cofa te zmiany, które wprowadziłeś wcześniej. Ja jednak pozostawię sobie tą tapetę i od następnej lekcji już zostaniemy przy tej niebieskiej tapecie.